Zabrałam Was dzisiaj do mojego kącika, gdzie spędzam, jak to na mamę przystało, sporo czasu. To jest kącik przy zawozmywaku, przy szafkach kuchennych, przy miejscu, gdzie się szykuje jedzenie, obiera, myje warzywka, gdzie się myje naczynia, a jak kto ma, to wstawia się, szykuje się do zmywarki. I tak naprawdę sporo czasu nam przy tym kąciku kuchennym upływa. Tutaj jest listek bardzo ładnie geranium, o którym od dawna marzyłam i który w końcu sobie w kuchni jest. Pięknie pachnie i przy okazji ponoć neutralizuje niekorzystne składniki, które są w powietrzu, że dobrze powietrze funkcjonuje w miejscu, gdzie jesteśmy, jak sobie wdychamy zapach geranium. No więc zawsze geranium jest, listeczek tutaj nam przypomina. Słuchajcie, zachęcam Was bardzo, no takim felietonem w kuchennym fartuszku, żeby czasu spędzonego w tym kąciku kuchennym nie traktować jako czas zmarnowany. I jest to dla mnie na przykład czas, kiedy nadrabiam sobie zaległości radiowe. A w radiu, w odróżnieniu od telewizji czy internetu, jest ten urok, że nie rozpraszamy się na to, co widzimy. My kobiety jesteśmy wzrokowcami, też może w mniejszym stopniu niż mężczyźni, ale słuchowcami przede wszystkim. Więc nie rozpraszamy się tym, co na ekranie, tylko słyszymy, chłoniemy to. I dobrze dobrana publicystyka plus muzyka, która może łagodzić obyczaje, koić i tak dalej, ale dobrze dobrana publicystyka pomaga nam szerzej zobaczyć świat, życie i tak dalej. Ja, zwłaszcza jak jest sobotni dzień, bardzo sobie chwalę przy tych sobotnich pracach kuchennych publicystykę, która jest na 101,6 FM, czyli w Radiu Maryja. Doskonała publicystyka, naprawdę zrobiona ja bardzo wysoko, jako były dziennikarz radiowy, bardzo wysoko oceniam tę publicystykę, aktualności dnia, zapraszani goście, rozmowa telefoniczna, rozmówca jeden w studiu, drugi na łączu telefonicznym i przedstawione zagadnienie, pogłębiony temat, o dodatkowe jeszcze aspekty, sporo mi to wnosi. Później jest, to jest między 13 a 14, tam plus minus, bo to zwykle temat ciekawy, więc tam trochę za 14 jeszcze sięga. O 13 zaczyna się wiadomościami, nie? Później jest druga część od 16 do 16.15, popołudniówka albo powtórka czegoś najciekawszego z tego wcześniejszego bloku albo coś nowego. Warto, warto. Ja słucham, sporo sobie korzystam. A przypominam się jeszcze z dzieciństwa, jak moja mama z kolei się kręciła przy kuchennych pracach, to tata wykorzystywał ten czas, no nie było internetu jeszcze i tata mamie, a i nam dzieciakom, które lubiliśmy gdzieś tam po kątach w kuchni siedzieć i popatrywać sobie, być, chłonąć atmosferę kuchenną. Więc tata brał gazetę Forum, czasopismo wtedy, już nie pamiętam, czy to tygodnik, czy coś tam. Tam były przedruki z różnych stron świata, z różnych gazet, artykułów. To też trochę zadziwiało, że w PRL-u do czegoś takiego dochodziło. Lata 60., 70. i tata czytał to, czytał głośno, także jakby korzystaliśmy podwójnie. Mama sobie przy garach słuchała, myśmy sobie jako dzieciaczki słuchały. I pamiętam też, to też taka była mądrość tata, jak zachęcał mnie, żeby czytać gazetę, czytać nawet ambitne artykuły, jako dziewczynkę, mało taki początek podstawówki, mówi, nie bój się, jak będzie jakiś trudny wyraz, trudne sformułowanie, to zapytaj, ja ci zawsze wyjaśnię. I tak tata roztropnie, robotnik, roztropnie zachęcał mnie do rozwoju, ja mówię, nie no, jestem z piątki rodzeństwa, więc nie tylko mnie, ale pokazywał, żeby mieć odwagę sięgać wyżej, dalej, próbować rozumieć, poznać i rozumieć szersze sprawy, aniżeli tu i teraz. I to jest bardzo cenne. Obyśmy my też umieli jako rodzice podobnie nasze dzieci wprowadzać w zawiłości tego świata. Trzymajcie się, Wasza Agnieszka.